Jak już wiele razy o tym mówiłem, nie jest łatwo śledzić teorie FNAF-a w internecie, bo to tylko teorie, okazują się błędne, często się zmieniają, więc jednego dnia jest taka, a drugiego jest inna. Nie zgadzam się z wieloma filmami, które są na moim kanale obecnie, dlatego mam nadzieję, że ten film pomoże i starym i nowym widzom zorientować się w tym, co się tutaj dzieje. Jeżeli chcesz poznać całokształt moich teorii, obejrzyj ten filmik. Dowiesz się, co jest aktualne, a co nie jest. Polecam playlistę na moim kanale, bo staram się to mniej więcej segregować. Mam playlistę na teorie, które są aktualne, mam playlistę na te nieaktualne. Są różne wersje historii FNAF-a, bo Scott nie miał pełnej wizji od samego początku, ale nie ma też dużych różnic pomiędzy tymi wersjami fabuły. Kiedy Scott ją rozwijał, to po prostu dodawał więcej, ale prawie nigdy nie zmieniał starych informacji. Przyznał, że w serii jest tylko jeden retcon, wspomniał, że zawartość pudełka z czwórki się zmieniła. Gdyby były jakieś poważne zmiany fabularne, wspomniałby o tym, żeby stare gry nie wprowadzały ludzi w błąd, ale takich nie ma. Ja na swoim kanale często lubię analizować różne wersje fabuły, co Scott miał na myśli wcześniej, co Scott ma na myśli obecnie. Wydaje mi się, że takie analizy pomagają w zobaczeniu pełnego obrazu, pomagają w teoriach. Dlatego na kanale używam takich wyrażeń jak prosta fabuła, czyli fabuła, która uznaje tylko FNAF 1. Scott nie planował jeszcze wtedy następnych gier, nie było marionetki, choć Scott był świadomy, że to jedna gra jest częścią większej całości. Następnie jest kompletna fabuła, czyli FNAF 1 do 4. Scott planował skończyć na trójce, ale ostatecznie oficjalnie nazwał czwórkę zakończeniem. Kiedy czwórka wyszła, Scott powiedział, że można znaleźć wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Pozostałe gry to rozszerzenia. Pierwsze rozszerzenie to historia Funtime'ów, czyli SL, FFPS, UCN. Druga to historia nowego Fazbear Entertainment, czyli Trapa i Vani. Help Wanted, Special Delivery, Security Breach i może coś jeszcze w przyszłości. Rozszerzenia są kanoniczne, ale zawsze można patrzeć na to, co kto lubi. FFPS i UCN były pisane tak, żeby być zakończeniem, ale Help Wanted wciąż jest kanoniczną kontynuacją, która zaczyna po prostu coś nowego. Można się zatrzymać na UCN, można iść dalej tak czy tak, wszystko jest kanoniczne. Jeszcze trochę więcej słowniczka pojęć. Jeżeli widzicie skrót MCI, oznacza on Missing Children Incident, czyli śmierć głównej piątki dzieciaków. Jest dużo wydarzeń, w których umiera piątka, ale sam skrót MCI nawiązuje specyficznie do incydentu z gazet z jedynki. BV znaczy Bite Victim, czyli ofiara ugryzienia, i nawiązuje on do ugryzionego dzieciaka z FNAF 4, nie nawiązuje do ofiary ugryzienia z 1987 roku, o której wiele nie wiemy. Wiele teorii używa skróconych nazw, na przykład kiedy kłóciliśmy się o rok, w którym dzieje się FNAF 4, były dwie grupy, 83ers, 87ers. Kiedy kłóciliśmy się o to, kto jest Springtrapem, mieliśmy Mike Trapa, Will Trapa. Teraz kłócimy się o to, kim jest ugryziony dzieciak, i teorie nazywają się Golden Victim, czyli ugryziony dzieciak to Golden Freddy, Mike Victim, czyli dzieciak to Mike, Golden Fifth, czyli Golden Freddy to nie jest ugryziony dzieciak, tylko po prostu piąta ofiara Williama i tak dalej. Jeżeli widzicie taką dziwną nazwę, to bardzo łatwo jest wyciągnąć z kontekstu, o co komu chodzi. Mamy na przykład Golden Cassidy, Mikebot, MCI 83, MCI 85 i tak dalej. Jeszcze walnę tutaj jeden rant. FNAF Community jest pełne naciąganych teorii, ale z tego powodu opinia o teoriach spadła tak nisko, że ludzie naprawdę wyolbrzymiają problemy. Bardzo często spotykam się z argumentem, Scott nie jest Bogiem, Scott nie myślał aż tak daleko. Jestem w stanie zrozumieć ten argument w niektórych sytuacjach, ale jest bardzo często nadużywany. Ludzie są gotowi użyć tego argumentu, żeby zaatakować wszystko. Na przykład ja mówię, Scott wrzucił phone call nocy piątej we FNAF 1 z jakiegoś powodu, a dostaję odpowiedź, Scott nie jest nadludzkim geniuszem. Zgadza się, nie jest. Nie musisz być geniuszem, żeby informacja, którą dodajesz do swojej historii, miało jakieś znaczenie. Nie musisz być geniuszem, żeby znać historię postaci, które dodajesz do swojej gry. Ludzie mówią, że Scott nie jest geniuszem, a robią z niego jednocześnie idiotę, który nie myśli za siebie, dodaje rzeczy do gry tak bez powodu. Bardzo tego nie lubię, nie ma to żadnego sensu. Teorie to teorie. Zrobiliśmy 100 teorii, 99 z nich okazało się błędne i to jest oczywiste. Nie powinniśmy na tej bazie wyśmiewać fabuły, że jest bezsensowna, że jest pusta, czy że Scott nie miał pomysłu i fabułę tworzy matpa. Tak nie jest. Moja interpretacja fabuły wygląda obecnie tak. Prosta fabuła opowiada historię Mike'a Schmida. We Freddy zginęła piątka dzieci, nawiedziła roboty, patrząc tylko na pierwszą grę, morderca mógł zostać złapany. W kompletnej fabule widzimy, że nie został złapany. Lokacja zamyka się pod koniec roku, a Mike pracuje w listopadzie, więc pod sam koniec działania. Słyszy śmierć von Gaia, a mimo to pracuje dalej. Grzebie przy animatronikach pod koniec z jakiegoś powodu. Uważam, że historia ewidencji polega na tym, że Mike przypadkowo jest winny zabójstwa swojego własnego brata w pizzerii. I miał to miejsce tego samego dnia, kiedy morderca zabił czwórkę innych dzieci. Całą winę niesłusznie zrzucono na mordercę, nikt nie obwiniał Mike'a, ale kłuło go poczucie winy, dlatego wraca do Freddy's w ostatniej chwili. Później będzie za późno, bo lokacja będzie zamknięta. Golden Freddy mówi it's me do Mike'a.
pragnie zemsty za to, co go spotkało. Według mnie ta interpretacja ma sens, nie jest przebajerowana, a tworzy ciekawą historię. Wydaje mi się, że Scott miał tę wizję od samego początku i pokazał ją dobitniej we FNAF 4, ale pozmieniał parę rzeczy. Mike w czwórce jest synem mordercy, a śmierć ugryzionego dzieciaka ma miejsce we Fredbear's, a nie we Freddy's. Uważam, że ugryziony dzieciak staje się Golden Freddy'm, ale nie jestem w stanie wyjaśnić tego w satysfakcjonujący sposób. Historia totalnie idzie w tym kierunku, że to jest Golden Freddy, ale pojawiają się problemy, bo William zabił piątkę dzieci, piąty jest Golden Freddy'm, a William nie zabił ugryzionego dzieciaka. Mam swoje pomysły, jak to rozwiązać, ale nie są one solidne. Wciąż jednak uważam, że jest to jedyne sensowne rozwiązanie. W innym przypadku cały FNAF 4 nie ma znaczenia w fabule. Wyraźnie nawiązuje do Golden Freddy'ego i wyraźnie ugryziony dzieciak ma dalszą historię w fabule. Nie mam perfekcyjnej odpowiedzi, ale uważam, że tak właśnie się stało i tego wszystko prowadzi. Uważam, że Scott od początku miał jakiś pomysł na to, w jaki sposób ofiary nawiedzają roboty. Dzieci nawiedzają metal, zostają w nim uwięzieni. To się działo we FNAF 1. Nawet jeżeli morderca zginie, ofiary wciąż będą uwięzione w metalu i to jest w pewnym sensie tragiczna historia. Pierwsza gra pokazuje taką desperację. Ofiary szukają zemsty, szukają mordercy, atakują stróżów nocnych, ale do niczego to nie prowadzi. Nawet jeżeli znajdą prawdziwego mordercę rzeczywiście. Tak to działało w pierwszej grze. Możliwe, że musiałeś zginąć w agonii, żeby nawiedzić metal, bo mówi się o agonii dużo w książkach Fazbear's Freight obecnie, ale nie jest to jeszcze jasne. Jak pokazało nam FNAF 3, ofiary mogą zostać uwolnione z metalu tylko poprzez ogień. Metal musi zostać spalony. W 2014 roku pojawiły się takie interpretacje w internecie na bazie phone callów w nocy piątej i informacji o żywym metalu, więc wizja Scotta była według mnie poprawnie interpretowana właśnie wtedy. Potem niestety przyszło FNAF 2, dostaliśmy marionetkę, wszyscy zapomnieli o pierwszej interpretacji, bo teraz mamy wygodne marionetka dała życie i nic więcej. Ale to nie odpowiada na nic. Kim jest marionetka? Czemu ma moc dawania jej życia innym? Dlaczego dała życie Springtrapowi, który wykorzystał to tylko do dalszych ataków? Odpowiedź brzmi w ten sposób, że marionetka nie ma żadnej specjalnej mocy. Marionetka zna zasady nawiedzania. Jeżeli przybliżysz umierające ciało do metalu, to ofiara nawiedzi robota. Scott bardzo specyficznie to pokazał w FFP-ie, gdzie marionetka dosłownie położyła się na umierającą dziewczynkę. Dlatego też taka jest interpretacja give life. Marionetka przybliża robotę do ofiar i w ten sposób one są nawiedzone. Możliwe, że to marionetka użyła ciała do robotów. Marionetka nie ma żadnych mocy, ale zna trik, wie co zrobić. Nikt nie dał Springtrapowi życia, tylko on sam z siebie nawiedził robota, bo w końcu zginął w agonii, w cierpieniu, będąc wewnątrz Springtrapa. Nawiedził go zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. Skoro nikt nie rozumiał, jak to działa, Scott chciał to wyjaśnić dokładnie i wymyślił Remnant. Ta substancja pozwoliła mu dać nam więcej informacji. Teraz, kiedy ofiara nawiedza robota, tworzy tam substancję, płynny metal. I to właśnie w tym płynnym metalu znajduje się dusza, jest przyklejona, uwięziona. Jeżeli Remnant zostaje podgrzany, dusza zostaje uwolniona, Remnant będzie mógł zostać użyty znowu, jak to zostało pokazane na przykładzie Zombie Mike of Sister Location. Jest też masa teorii dookoła tego, że można stworzyć sztuczną inteligencję na bazie Remnantu, czyli robot nie jest nawiedzony, ale ma świadomość. Ludzie uważają, że to się dzieje w Sister Location, ludzie bazują też to na wyjaśnieniach z czwartego schowka książki. Obecnie nie mam na ten temat żadnego komentarza, nie wiem, czy to jest poprawna interpretacja, wydaje mi się to możliwe, ale tyle na temat Remnantu. Uważam, że w temacie chronologii Fredbear's Family Diner jest pierwszą lokacją, ale pierwsze Freddy's otworzyło się, kiedy jeszcze Fredbear's działały. To nie jest tak, że Freddy's otworzyło się po zamknięciu Fredbear's. Obie lokacje działały w pewnym momencie naraz. FNAF 4 pokazuje nam Fredbear & Friends, który według mnie reprezentuje sieć restauracji i dwie lokacje działające naraz. Freddy's miało Fredbeara i Spring Boniego, sprężynowe animatroniki, a Freddy's miało w tym samym czasie Golden Freddy'ego i swojego własnego Spring Boniego, który później stał się Springtrap. We FNAF 4 mamy już Mangle i mamy już sugestie, że morderstwo miało miejsce, więc Freddy's musiał już istnieć. Uważam, że ofiar było łącznie 16. Jeśli patrzymy na kompletną fabułę. Pierwszą ofiarą jest marionetka, córka Henry'ego. W pierwszych dwóch grach dostajemy trzy różne wydarzenia, w których umiera piątka dzieci, czyli pozostało 15 ofiar. Są gazety, gdzie dzieci zostały zaciągnięte do backroom, jest go, w którym dzieci zginęły przed Pirate Cove, jest Save Them, gdzie dzieci zginęły w nowym Freddy's. Zawsze umiera piątka, ale są to zupełnie inne wydarzenia. Scott stworzył więcej robotów, więc dał nam więcej ofiar. Tyle. Drugi zestaw był dla gameplay, żebyśmy mieli toje, które nas atakują. Trzeci był dla dodatkowej tajemnicy. Trzeci zestaw to easter egg z FNAF 2. Shadowy są częścią trzeciego zestawu. Nie ma jakiegoś głębokiego, skomplikowanego backstory. To po prostu następne dzieciaki. Wszystkie trzy zestawy zostają uwolnione w Happy's Day. Widzimy w zakończeniu, że balony reprezentują uwolnione dzieci, a w całej minigierce mamy 16 balonów, nie tylko 6. Znanym wątkiem Williama jest to, że zawsze powraca. Jeżeli zawsze powraca, to znaczy, że zabijał wiele razy. Zabijał, znikał, wracał, znowu zabijał. Jeżeli zginął tylko 6 dzieci, to te słowa nie mają sensu, a te słowa dosłownie definiują Williama. Uważam, że morderca nie ma motywacji. Morderca i ofiary to jedynie narzędzie w rękach Scotta do powiedzenia historii.
William jest mordercą, lubi to robić, nie ma głębszego celu ani tragicznej historii. I prowadzi zemsty za śmierć jego dzieci, one zginęły dlatego, że już wcześniej zabijał. Nawet kiedy Scott dał nam więcej Williama, zrobił to tylko po to, żeby odpowiedzieć na inne pytanie. Wciąż był tylko narzędziem fabularnym. William nie jest rozbudowaną historią, nigdy nie miał nią być. Kiedy opowiadamy historię zabitych dzieci, ktoś musi być w niej mordercą. FNAF 4 to 1983 rok. Potwierdził to sam Scott, dlatego też to nie jest The Bite of 87. To ugryzienie wydarzyło się podczas FNAF 2 i według mnie ugryzło Tojczyka. Nie wiemy kogo. Jeremy jest najlepszym kandydatem, ale nie ma to większego znaczenia. Tojczyka ugryzła zębami endoszkieletu, nie uznaje argumentu, że jej otwór na usta jest zbyt mały, bo Scott już wcześniej pokazywał, że jego wizja nie zawsze dobrze odbija się na modelach. We FNAF 1 Scott oderwał endoszkielet Chiki na potrzeby jumpscare'u, dał nam dowód w grze, który kłóci się z tym, co model powinien być w stanie zrobić. Uważam, że oryginalnie winnym miała być właśnie Chica, później Scott zmienił to na Tojczykę we FNAF 2. Ultimate Custom Night jest według mnie kanoniczny i opowiada historię Mike'a. Gra jest niejasna, daje sprzeczne informacje, jest to albo kara dla Williama, albo kara dla Mike'a. Co źle interpretujemy, której wiadomości przeważają, mnie zdecydowanie przekonuje Mike. Ten, którego nie powinien był zabić, ma wtedy satysfakcjonujące wyjaśnienie w postaci ugryzionego dzieciaka. W wypadku Williama nie mamy nic, po prostu jedna z ofiar jest ważniejsza bez powodu. Tym bardziej przekonuje mnie Mike, bo w Help Wanted pojawia się glitch trap. Jestem przekonany, że to jest po prostu William Afton, nie żadna sztuczna inteligencja. William jakimś cudem przeżył pożar, trafił do Help Wanted. Uważam też, że Mediocre Melodies mają swoje miejsce w fabule i są jednym z najstarszych zestawów, ale nie są niczym ważnym. To tylko ciekawostka, drobny szczegół w fabule. Wydaje mi się, że działały albo w pierwszym Freddy's, albo w jakiejś siostrzanej lokacji, albo w jakiejś lokacji przed Fredbresami, które nie były powiązane z Freddy's, dlatego Fredbresy wciąż są nazywane tą pierwszą oryginalną. Mangle została zbudowana znacznie wcześniej niż pozostałe roboty. Najpierw William stworzył Phantom Foxy'ego, a potem po incydencie Go Foxy wypadł z użytku. Freddy stworzyło własnego Phantom Foxy'ego, który został zniszczony przez dzieci i zmienił się w Mangle. Lokacja z FNAF 2 miała dwa otwarcia, o czym mówią nam rysunki z lokacji. Prawdopodobnie w 1983 roku używali Oldów, marionetkę Bibi Mangle, a dopiero później, podczas drugiego otwarcia w 1987 roku, zaczęli używać Toyów. Nie jestem pewny, jak wyjaśnić temat eksperymentów i sister location. Nie jestem pewny, co jest w pudełku, nie wiem, czy Phantom są nawiedzone, czy to sztuczna inteligencja. Nie jestem pewny, kim jest pluszowy Fredbear. Ma sens, że William albo jeden z jego ludzi, a ma też sens, że rzeczywiście to jest jakiś duch i to właśnie od tej strony mamy dojść do tego, jak dzieciak znaleźć się w Golden Freddy. Teorie, które kiedyś miałem, ale teraz są nieaktualne, to na przykład Mike Trap, albo ugryziony dzieciak to marynetka, albo FNAF 1 to sen. Z innych teorii mogę wam powiedzieć, że Fungi nie jest nikim ważnym. Mam nadzieję, że ten film naprowadził was trochę na to, co się tutaj dzieje. Takie są moje teorie, oczywiście nie musicie się z nimi zgadzać, ale przyglądając moje stare filmiki będziecie widzieli, co jest, a co nie jest aktualne. Jeśli będzie taka potrzeba, to będę go aktualizował. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jestem gotowy odpowiedzieć w komentarzach.